Spółka celowa AquaZdrój postanowiła zerwać umowę z głównym wykonawcą prac na ulicy Ratuszowej. Firma Budopol, lider konsorcjum budowlanego, zarzuciła inwestorowi brak zabezpieczenia finansowego, co było powodem przerwania robót. Teraz zostanie rozpisany kolejny przetarg na wykonawcę, a kompleks rekreacyjno-sportowy, który jest bliski ukończenia, powstanie najwcześniej na wiosnę przyszłego roku. Nic nie dały konsultacjom pomiędzy gminą i inwestorem, a wykonawcą prac na obiekcie. Spółka AquaZdrój postanowiła zerwać umowę z przedsiębiorstwem budowlanym Budopol. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej tłumaczył zaistniałą sytuację. Z kolei prezes spółki AquaZdrój Bogdan Stanek był tego dnia niezwykle milczący. Trzeba powiedzieć, że budowę w czerwcu ubiegłego roku przejąłem w trudnym momencie, z wielomiesięcznym opóźnieniem i początkowo nasza determinacja, mówię to o władzach spółki, władzach miasta, aby tą budowę skończyć o czasie, w dobrej jakości, wydawało się podzielana przez nowego lidera firmę Budopol. Niestety ta nasza determinacja, której wyrazem był również nasz udział w sądzie arbitrażowym, który określił, że ostateczny, nieprzekraczalny termin zakończenia budowy to koniec września, a koniec października, nasz lider konsorcjum okazał się być nierzetelny, niezdolny do zakończenia tej budowy w terminie. Firma w sposób świadomy, celowy nadużyła prawa, wykorzystując przepisy, które nie mają zupełnie zastosowania do tej sytuacji, która tutaj jest. Jak Państwo za chwilę się dowiecie, firma zastosowała bardzo podobny manewr w dniu 28 sierpnia tego roku. Zeszła z budowy szpitala w Więcborku, o czym zostaliśmy poinformowani przez starostwo, które jest właścicielem szpitala powiatowego, i zacytuję opis sytuacji, która miała miejsce w Więcborku 2 tygodnie temu. Ucieczka Budopolu z placu budowy, to jest materiał prasowy, to celowy zabieg prezesów tej firmy przed karami za niedotrzymanie terminów realizacji wyżej wymienionej inwestycji. Pojawiły się też głosy, że bydgoski Budopol plajtuje i wyprzedaje swój majątek w Bydgoszczy.